Określ znaki pierwiastków równania minus 2x kwadrat minus 15x minus 3 równa się 0. W pierwszym etapie musimy ustalić, czy równanie w ogóle posiada pierwiastki. W tym celu obliczymy deltę. Delta równa się b kwadrat minus 4ac. Podstawmy dane z naszego zadania. B wynosi minus 15. A wynosi minus 2. A c wynosi minus 3. Obliczmy. Minus 15 do kwadratu to jest 225. Minus razy minus daje nam minus 24. Delta równa się 201. Ponieważ delta wyszła dodatnia, wnioskujemy, iż nasze równanie posiada dwa pierwiastki. W drugim etapie zastanawiamy się, czy nasze dwa pierwiastki będą miały jednakowe znaki, czy też różne. W tym celu wykorzystamy wzór Wieta na iloczyn pierwiastków, czyli x1 razy x2 równa się c przez a. Podstawmy dane z naszego zadania. Za c wstawiamy minus 3, za a wstawiamy minus 2, dostaniemy 3 drugie. Iloczyn naszych dwóch pierwiastków wyszedł dodatni. Zastanówmy się, co to oznacza. Jeżeli mnożymy dwie liczby dodatnie, to ich iloczyn również jest dodatni. Możemy wnioskować, że nasze dwie liczby będą dodatnie. Ale jeśli mnożymy przez siebie dwie liczby ujemne, ich iloczyn również będzie dodatni. Więc analizując iloczyn naszych pierwiastków, wnioskujemy, iż nasze pierwiastki będą tego samego znaku. Zapiszmy, że x1 i x2 są jednakowych znaków. Teraz zastanowimy się, czy będą to pierwiastki oba dodatnie, czy też oba ujemne. Do tego posłuży nam drugi wzór Wieta na sumę dwóch pierwiastków. X1 plus x2 równa się minus b przez a. Podstawmy nasze dane. B wynosi minus 15, więc mamy minus, minus 15, a wynosi minus 2. Mamy 3 minusy, więc minus nam pozostanie. Dostajemy 7 i 1 druga. Widzimy, że suma naszych dwóch pierwiastków jest ujemna, czyli mniejsza od zera. Co to oznacza? W poprzedniej części ustaliliśmy, że nasze oba pierwiastki są jednakowych znaków, czyli albo oba dodatnie, albo oba ujemne. Ponieważ suma wyszła ujemna, wnioskujemy, że oba pierwiastki muszą być ujemne. Dlatego, że nie jest możliwe, abyśmy dodali do siebie dwie liczby dodatnie, żebyśmy otrzymali sumę ujemną. Stąd wnioskujemy, że x1 i x2 są ujemne.